No siema, Damian z tej strony, a dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Damian gada do mikrofonu i bawi się arkuszem kalkulacyjnym. Tak jak w poprzednim odcinku, mamy tutaj nasz piękny plan z rozpisanymi parametrami startowymi. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam do odcinka czwartego zbudowania planu na 13 tygodni. I teraz tak. Dzisiaj pogadamy sobie na temat strategii, progresji w treningu. Będziemy rozpisywać sobie kolejne tygodnie. Oczywiście nie zrobię tutaj wszystkiego, wybiorę tylko ciekawsze przypadki, żeby Wam tutaj nie truć bez sensu zbyt dużo. Liźniemy sobie trochę też tematów pobocznych. Spróbujemy rozpisać przynajmniej w kilku ćwiczeniach progresję również w pozostałych blokach, nie tylko w bloku naprawczym. Przechodzimy do mięska, także ja tutaj sobie powiększę na razie blok naprawczy. O, pięknie widać. I teraz tak, generalnie strategii jest kilka. Najprostsza to taka standardowa liniówka, czyli progresja liniowa, dodawanie z tygodnia na tydzień obciążenia albo powtórzeń. Można to robić na różne sposoby. Generalnie planując progresję z tygodnia na tydzień, można się bawić seriami, powtórzeniami, można się bawić tempem, można też zmieniać długość przerw. No i oczywiście też można się bawić ciężarem, może to być robione falowo, skokowo, albo można też stosować deloady od czasu do czasu. Także okazji mamy dużo. Tutaj skupimy się raczej na takiej typowej, no takiej pseudoliniówce, która przez kilka tygodni będzie stale nam zwiększać jakieś parametry. Aczkolwiek nie chcę się tutaj zamykać tylko w jednej sferze, ponieważ każde ćwiczenie może wymagać troszeczkę czegoś innego. Inaczej to będzie zdecydowanie wyglądać na przykład w przypadku prowadzenia treningowego. Ewentualnie jeżeli sami sobie rozpisujemy ten plan z tygodnia na tydzień, analizując efekty. Wtedy jesteśmy w stanie na podstawie tego, co było na poprzednim treningu, bardziej dokładnie dobrać sobie na kolejny trening te parametry. Bo jeżeli ja, załóżmy, w przysiadach będę dokładał po 5 kg co tydzień, to wcale nie znaczy, że w piątym tygodniu dołożymy już 20 kg. Być może będzie to za dużo. Być może coś tam po drodze wyniknie, ale jeśli chodzi o te sprawy, to będę gadał w kolejnych odcinkach. Na razie skupimy się tylko na metodach ustalania sobie progresji z tygodnia na tydzień. I tutaj też skupimy się po prostu na rozpisywaniu planu, takiego, który już będzie gotowy i będzie można sobie po prostu nim lecieć. A na temat właśnie poza samym wykonywaniem tego, to też bardzo ważne jest monitorowanie efektów. O tym też powiem w kolejnych odcinkach. Na razie tylko skupiamy się na progresji. I teraz tak. Każdy trening składa się z różnych ćwiczeń, które mają różny cel. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, tutaj w każdej jednostce treningowej są jakieś ćwiczenia główne, w tym wypadku na przykład przysiad, prawda? Mamy też ćwiczenia przygotowawcze do tego przysiadu. Mamy też w innych treningach na przykład jakieś dodatkowe ćwiczenia, które mają nam zapewnić na przykład dodatkową dawkę GPP albo po prostu pracę nad słabym ogniwem i tak dalej, i tak dalej. To jest plan naprawczy, który ma się skupić na tym, żebyśmy mogli normalnie wykonywać ćwiczenia. Dlatego tutaj ćwiczeń przygotowawczych, takiego prehabu,
który został ustalony oczywiście na podstawie diagnozy i potrzeb i możliwości naszej osoby ćwiczącej. No oraz z ćwiczenia głównego, docelowego. Pierwszy trening to jest po prostu taki trening, który ma nas przygotować do siadów, a potem na wzorcu przysiadu utrwalić to, co się wydarzyło wcześniej. Dlatego najpierw zaczniemy sobie od samego przysiadu. Tutaj sprawa będzie najprostsza. I teraz tak, jak pewnie pamiętacie, wcześniej mieliśmy rampę jako plan testowy, potem na tej podstawie rozpisałem 4 serie na 6 po 100 kg. 120 do 180 sekund przerwy. Dlaczego taka rozpiętość 120-180? No bo jednak przysiad to jest ciężkie ćwiczenie, a na długość serii może mieć też wpływ po prostu nawet temperatura na siłowni, to czy jest czym oddychać. Więc w tych ćwiczeniach globalnych to czasami długość serii może być się trochę wydłużyć, może się trochę skrócić, zależy jak nam idzie. To teraz tak. Mamy serie rozgrzewkowe, 60-80 kg, dwie serie, potem serie robocze 4x6 na 100 kg. W następnym tygodniu, a to sobie lubię po prostu skopiować, tutaj troszeczkę rozszerzymy sobie, pyk, no i edytujemy sobie to. Pierwszy trening powinien pójść naprawdę lekko. Początkowe takie przyrosty siły zazwyczaj są bardzo duże, więc myślę, że śmiało można sobie dorzucić 5 kg do serii roboczych. Serii rozgrzewkowych na razie nie ruszamy. W kolejnym tygodniu tak. Znowu dołożymy sobie trochę ciężaru, ale już nie będziemy tak przesadzać. Dołożymy sobie tylko 2,5. W kolejnym tygodniu. Znowu dołożymy sobie 2,5 kg. I w tygodniu piątym kolejne 2,5 kg w seriach roboczych. I tak to wygląda, jeśli chodzi o serie robocze. Ale co tutaj się dzieje z seriami rozgrzewkowymi? W pierwszym tygodniu zostawiłem to, co było w parametrach startowych, czyli to już zrobiliśmy, kolejne serie rozgrzewkowe zostały bez zmian. Kolejne serie rozgrzewkowe damy sobie 62,5 kg, 82,5 kg. Tutaj dodamy sobie już 5 kg, ponieważ pierwszy tydzień był ze skokiem. Więc dwa tygodnie tutaj będziemy dokładać po 2,5 kg na serie robocze, przepraszam, na serie rozgrzewkowe. I tutaj dodamy sobie też 2,5. Teraz tak, oczywiście można sobie co tydzień też dodawać te 2,5 kg. Można w ogóle zostawić 60 i 80 kg jako serie robocze, ponieważ aż takiego dużego skoku tutaj ciężaru nie mamy. Możemy sobie dokładać do serii, przepraszam, jeśli chodzi o serie rozgrzewkowe, możemy sobie dodawać do serii rozgrzewkowych co drugi tydzień trochę ciężaru. Te załóżmy 2,5 kg. Generalnie chodzi o to, żeby rozgrzewka była rozgrzewką, a nie
dochodziła już do takiej intensywności, która by sprawiała nam taką trudność, żeby się z rozgrzewki robiła już seria robocza. No dobrze, to nie jest jakaś specjalnie duża objętość, jeśli chodzi o siady, zwłaszcza, że tych przysiadów w treningu naprawczym nie mamy specjalnie dużo. No raczej to jest tutaj bardzo mało generalnie przysiadów, dlatego możemy pójść w trochę inną stronę. Ja to sobie teraz usuwam. Tutaj widzieliście zwykła taka liniówka, prawda, dodawanie tylko ciężaru. Ale można, załóżmy, zwiększyć sobie ilość serii. I tutaj znowu kopiujemy sobie. W pierwszym tygodniu w ogóle nie ruszamy obciążenia. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o modyfikację planu, o zwiększanie progresji, to zawsze ruszamy tylko jeden parametr główny. Albo objętość, albo intensywność. Jeśli chodzi o przerwy, to będą one się zwiększać bądź zmniejszać w zależności od tego, jaka będzie intensywność w stosunku do objętości. Jeżeli będziemy robić 4 czwórki ciężkie, to te przerwy będą długie. Jeżeli będziemy robić na 10 powtórzeń jakieś ćwiczenie, to raczej te przerwy będą krótsze. Też zależy od tego, jakie to będzie ćwiczenie, bo to mogą być też przysiady. Jeżeli ktoś na przykład nie jest przyzwyczajony do robienia 10 przysiadów w serii z jakimś takim konkretnym ciężarem, to też po tych 10 przysiadach będzie musiał odpoczywać, bo zacznie sapać jak lokomotywa i włączy mu się tryb walki o życie. Więc przerwy dostosowujemy też do naszych możliwości. Także tydzień drugi, zamiast intensywności zwiększamy sobie objętość w formie serii. Jak już mówiłem, ten pierwszy tydzień będzie na tyle owocny, że zazwyczaj można dołożyć trochę więcej, więc z 4 serii zrobimy sobie 6 i teraz mamy 6x6. I cyk. W kolejnym tygodniu już nie dokładamy kolejnych serii. Moim zdaniem te 36 powtórzeń, jeśli chodzi o siady w tym akurat bloku, będzie wystarczającą ilością. Poza tym pamiętajmy, że to mają być krótkie, intensywne jednostki treningowe, tak żeby się nasz człowiek wyrobił po prostu. Dlatego tutaj sobie, przepraszam, zostawimy sobie serie rozgrzewkowe takie jak są i tutaj damy 102 kg. 102,5 oczywiście. Cyk. Kolejny tydzień. Zwiększamy sobie do 105, czyli kolejne 2,5 wjechało. I w tym tygodniu też zwiększymy obciążenie na seriach rozgrzewkowych, żeby nie było aż takiej dysproporcji. Następnie tydzień piąty, ostatni tydzień planu naprawczego. Znowu dokładamy 2,5 kg, czyli tutaj będzie 107,5 kg końcowo. A serie rozgrzewkowe zostawiam tak, jak były. Także mamy tutaj taki model, że serie rozgrzewkowe zwiększamy co drugi tydzień, a serie robocze co tydzień. Z tym, że w pierwszym tygodniu, znaczy w drugim, zaraz po tygodniu startowym, dorzuciliśmy aż 2 dodatkowe serie robocze i ogólny tonaż jest końcowo znacznie większy niż w poprzednim podejściu, ale z drugiej strony jest to do wykonania z racji
wolniejszego przyrostu ciężaru. Poza tym mamy więcej możliwości, żeby prawidłowo przepracować wzorzec siadu. I tak to wygląda w ćwiczeniach globalnych, w tych, które będą stosunkowo ciężkie. Tutaj mamy ćwiczenia przygotowawcze. I tak, ćwiczenia przygotowawcze powinny być takie, jakby to Janusz Nosacz powiedział, nie za ciężkie, nie za lekkie w sam raz. Ale nie tak jak główne ćwiczenie robocze. Tutaj mamy do czynienia z ćwiczeniami aktywacyjnymi i będą one po prostu już początkowo będą lżejsze. Zależy nam, żeby był większy zapas niż w przypadku przysiadów. I to jest. I teraz tak, tutaj nie będziemy zwiększać już serii roboczych, ponieważ moim zdaniem to jest wystarczające to, co tutaj będziemy robić. Możemy się pobawić trochę inaczej. Co my tutaj mamy? Wspięcie na łydki, jedno nóż na stepie i stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczyma. Jak już wcześniej mówiłem, stanie na jednej nodze to nie jest ćwiczenie siłowe, nie zajedzie nas, więc w każdym tygodniu będziemy je wykonywać tak samo. Więc w tym parametrze nic nie będę zmieniał, będziemy zmieniać tylko wspięcie na łydki. I teraz tak, wspięcia na łydki to jest takie ćwiczenie, które raczej nie będziemy robić tutaj z obciążeniem na razie w tym treningu naprawczym, ale pomoże nam ono troszeczkę poprawić siłę stopy i jej stabilność. Przy okazji być może dowalimy trochę łydy. I moim zdaniem idealną opcją będzie po prostu dokładanie jednego powtórzenia co tydzień w tym ćwiczeniu. Aha, przypomnę, 60 sekund to nie jest, że tyle mamy stać na jednej nodze, to jest po prostu przerwa. Tak samo jak tutaj jest 90 sekund przerwy, a tutaj 120 do 180. Wolę o tym przypomnieć. Mamy tutaj 13 powtórzeń i mamy 14 powtórzeń. I teraz tak, niby to nie są duże skoki, ale czasami jest tak, zwłaszcza w tych spięciach na łydki, że w pewnym momencie jesteśmy tak spompowani, że 12 powtórzenie idzie spoko, 13 idzie już ciężko, 14 w ogóle nie zrobimy, nie? I tak możemy z tymi wspięciami stać przez kilka tygodni. Wtedy to powinno się zmodyfikować plan, ale to już jest, jak już mówiłem, temat na osobny odcinek. Następna sprawa. Znowu seria łączona, mamy Monster Walk i spacer farmera jednorącz. I tutaj już można się bawić na dwa sposoby. Możemy co tydzień zwiększyć sobie powtórzenia w przypadku Monster Walk oraz ewentualnie jakiś opór gumy, prawda? No bo Monster Walk robimy z minibandem, tak? Następnie w spacerze farmera jednorącz możemy się bawić albo dystansem przebytym, albo zwiększając ciężar, jaki na siebie nałożymy. I teraz zależy od warunków, tak? Jeżeli na przykład mamy taką siłownię, że te 20 metrów możemy sobie przejść, bo mamy jedną linię 20 metrów, to wtedy lepiej dokładać ciężaru i z tygodnia na tydzień brać trochę cięższy hantel. Ewentualnie brać cięższy hantel co dwa tygodnie, bo jak już mówiłem, to nie ma być specjalnie wyczerpujące, bo musimy jeszcze zrobić przysiady. A ma to nam po prostu pokazać, w jaki sposób nie rotować miednicy oraz jak prawidłowo chodzić. Kolejna sprawa, jeżeli mamy taką siłownię, czy tam jakiś wybieg, czy cokolwiek, czy możemy to robić na dworze, gdzieś poza siłownią, już to nie jest ważne, możemy dokładać sobie właśnie
kolejne metry do przebycia. Aczkolwiek ja uważam, że w tym wypadku oszczędzamy czas i dokładamy sobie ciężaru. I tutaj damy sobie 27,5 czy tam 28 kilo, zależy jakie macie skoki hantli. W tym tygodniu już to zostawiamy, ale w tym tygodniu dla odmiany zmienimy Monster Walk . Można wpisać mocniejsza guma, albo nie wiem, kolorami, czy też levelami sobie ustawimy. No ja to roboczą nazwę mocniejsza guma. Pyk. Ale że mocniejsza guma może być troszeczkę problematyczna tutaj i trochę nas zajechać, to wzrosła intensywność, zmniejszymy odrobinę objętość tego ćwiczenia, więc mamy już tylko 12 kroków na każdą stronę. I tutaj, cyk, kolejny tydzień. I tutaj patrzcie, zostawiłem ten hantel 27,5, ponieważ to już jest trzeci tydzień, nie chcemy się zajechać, dlatego będziemy dokładać co dwa tygodnie ciężar do tego hantla. I teraz tutaj już możemy dać sobie hantel 30 kg, bo dwa tygodnie robiliśmy na 27,5. A zwiększymy znowu do 15 powtórzeń na tej mocniejszej gumie. I teraz znowu. Bierzemy jeszcze mocniejszą gumę, znowu robimy sobie na 12 powtórzeń tego Monster Walka. A jeśli chodzi o spacer farmera, to zostaje 30 kg, tak żeby dwa tygodnie przepracować na tych 30 kg. Oczywiście, jeśli nam idzie bardzo dobrze, 27 jest lekkie, 30, to możemy wziąć sobie następnie 30, 30 jest lekkie, weźmiemy 32 i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że jak już mówiłem, mi się wydaje, że na tym poziomie, biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy na początku w planie testowym, to co dokładanie ciężaru co dwa tygodnie będzie odpowiednie. No i tutaj mamy Good Morning w tempie 2.1.5.1. I tak, ze względu na tempo i na brak tlenu jest to strasznie upierdliwe ćwiczenie. Sam zresztą robię już od paru tygodni i za każdym razem jest takim bólem w dupie. Dlatego uważam, że już w drugim tygodniu nie należy tego w ogóle zwiększać, nie należy dokładać ciężaru ani powtórzeń, ponieważ po prostu człowiek będzie się dusił, musi się przyzwyczaić do tego ćwiczenia, a potem dopiero będziemy stopniowo zwiększać ciężar. Ma to nam po prostu uruchomić dobrze pośladki przy wyciskaniu i nauczyć ruchu zawiasowego. Nie jest to oczywiście takie zwykłe Good Morning, jak tam w niektórych poradnikach fitness, tylko można to spokojnie nazwać takim ćwierć przysiadem Good Morning, gdzie bardzo mocno angażujemy hip hinge, ale też stopniowo uginamy kolana, tak żeby kolano było nad kostką cały czas. Dobra, lecimy. Następny. To już tutaj damy sobie 37,5 delikatnie. To nie jest duży ciężar. Załóżmy, że w czwartym tygodniu już będzie lepsza adaptacja do tego męczącego tempa. To sobie zwiększymy do 40 kg. A tutaj do 42,5. Czyli po prostu zostawiliśmy tylko progres w tym ćwiczeniu. W pierwszym tygodniu, znaczy w drugim tygodniu, zaraz po tym pierwszym,
po to, żeby się łatwiej zaadaptować do nowego bodźca, bo śmiem podejrzewać, że mało kto stosuje 5 sekund fazy koncentrycznej. No i w ten oto sposób mamy pierwszy trening rozpisany. Drugi trening to przede wszystkim wyciskanie, polyquin pressy, prawda? Ale na dosyć małych obciążeniach. 25 kg hantle przy wyciskaniu na ławce. Nie jest to jakiś specjalnie duży ciężar. Mamy trochę większą objętość, bo tutaj już robimy ósemki. Wydaje mi się, że zwiększanie ciężaru co tydzień w tym wypadku będzie błędem, ze względu na to, że jak tutaj weźmiemy 27,5, będzie to 2,5 kg na samych hantlach, będzie to zbyt duży przeskok ciężaru w stosunku do ciężaru bazowego, więc za duży procent ciężaru sobie weźmiemy. Dlatego proponuję zrobić tak. Pyk. Zwiększamy sobie serię do 5. Następnie zwiększamy ilość powtórzeń do 9. Następnie zwiększamy ilość powtórzeń do 10. Potem znowu zmniejszamy do 8, ale bierzemy już sobie cięższy hantel. I to jest bardzo zachowawczy sposób progresowania w tym ćwiczeniu. Jeżeli wiemy, że jesteśmy bardzo słabi w wyciskaniu, nie umiemy tego robić, to trzeba bardzo ostrożnie dokładać. Ale zakładając, że tutaj mamy człowieka w miarę ogarniętego, jeśli chodzi o wyciskanie, w sensie, że no takiego, co się nie zabije i nie telepie nim jak zły, więc zrobimy sobie inaczej. Zwiększyliśmy ilość serii, żeby podwyższyć objętość. Jak już widzieliście, tutaj mamy 36 powtórzeń, tu będzie 40, zbliżona ilość. Ja bym się tego trzymał w tym pierwszym bloku. I teraz tak, zamiast 9 tutaj damy 10. A tutaj znowu 5 razy 8, 27,5 kg. Tutaj z kolei znowu sobie zrobimy 5 razy 10. Tak też można zrobić. A zakładając, że zaczęliśmy naprawdę z takiego niskiego pułapu, to po prostu będziemy sobie dokładać co tydzień 2,5 kg do hantli, więc tu będziemy mieli 27,5, tu będzie 30, tu 32,5 kg i cały czas te 5 razy 8. Możemy też sobie falować objętością i przykładowo zrobić sobie coś takiego, że tu mamy 5 razy 8, tu mamy 4 razy 6, 30 kg, 102, 180 sekund. A zmniejszyła nam się objętość, tak? Treningowa. Ewentualnie, no nie wiem, może nie 180, a dobra, niech zostanie 180. Nie będziemy się bawić w połówki. Tutaj z kolei zrobimy sobie 5 razy 8, 27,5 kg. A tutaj 4 razy 6, 32,5 kg. W ten sposób. Ewentualnie można jeszcze inaczej zrobić, biorąc pod uwagę, że to by było 27, tu może być od razu 30, aczkolwiek ja bym to zostawił w ten sposób i mamy taką łagodną, no mamy tutaj właściwie już progresję falową przez 4 tygodnie. I to jest moim zdaniem fajny pomysł, żeby rozpisać tak ten plan,
Będzie on urozmaicony, wyciskanie będzie trochę bardziej objętościowe, tutaj ciut bardziej siłowe, aczkolwiek nadal hipertrofia będzie zachodzić. A wiadomo, hipertrofia też przy trójkach będzie zachodzić, jeżeli dobrze to rozplanujemy. No ale wiecie, o co chodzi. Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł w tym momencie, fajny, zróżnicowany. Podobnie można było zrobić przy przysiadach, ale biorąc pod uwagę problemy naszego trenującego, to ja bym za bardzo nie szarżował, chyba że pójdziemy w ten sposób, że tu będzie 4x6, a tutaj mamy 6x6, to jest dość sporo, nie? Załóżmy tutaj 5x5. 6x6, 5x5. No ale już zostawmy tak, jak to zrobiliśmy. Macie dwa różne przykłady po prostu, w jaki sposób to rozpisywać. I kolejne ćwiczenie. Trap Y Raise i narciarz. Teraz Trap Y Raise. To jest ćwiczenie, z którym też trzeba bardzo powoli dokładać ciężaru. Bardziej się bawić powtórzeniami, bardziej właśnie lawirować tym wszystkim. Ale tutaj pokażę Wam najprostszy sposób, w jaki można to ogarnąć sobie. Pierwszy i drugi tydzień zostają same dłonie. Jeśli chodzi o narciarza, to też jest 30 kg zostawimy sobie, żeby nie było bałaganu, bo też czytelność planu jest dosyć istotna. Tutaj dopiero sobie bierzemy 1 kg, 1-kilogramowe hantle. Narciarza zrobimy na 32,5 kg. I znowu, przez 2 tygodnie lecimy na tym. I w tym tygodniu dopiero zwiększamy Trap Y Raise na 2 kg. A tutaj narciarza zrobimy na 35 kg. Dobra. Seria łączona Serrano Press plus rotacja wewnętrzna z gumą. I tutaj tak, można się bawić oporem gumy. Jedno i drugie ćwiczenie może być wykonywane na tej samej gumie. Można się bawić ilością powtórzeń. Ja bym właśnie poszedł raczej w tą stronę. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób rozpisać sobie progresję, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie objętość treningową. Tutaj już coś dołożymy. Jedno powtórzenie Serrano Press. Rotacji damy jedno powtórzenie. Następny tydzień tu damy 10. Tutaj damy 12. I można by sobie pójść dalej, po prostu dokładając po jednym ćwiczeniu, po jednym powtórzeniu, co jest moim zdaniem w tym wypadku całkiem sensownym wyjściem. Tutaj. O, przepraszam, tak 9, tutaj 11. A tutaj 13. I na końcu dwanaście i 14 powtórzeń. Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Następne, co mamy? Zombie Front Squat. Zombie Front Squat to jest też, ma być wykonany, to ma być wykonane lekko, ma to nam tylko przygotować, no rozgrzać ogólnie całe ciało, prawda, przygotować sobie zębatę, o tym już mówiłem w poprzednich w poprzednich odcinkach. Ciężar jest generalnie śmieszny, ale w tym wypadku mogę zgadywać z dużą pewnością, że progres w ciężarze będzie szedł całkiem nieźle.
zwłaszcza dla kogoś, kto frontów nie robi w ogóle albo robi ich bardzo mało, więc przez te 3 czy 4 tygodnie można ciągle dokładać trochę tego ciężaru i robić ciągłe postępy. Tutaj dlatego tutaj zastosujemy najprostsze, co może być, czyli przyrost ciężaru po 2,5 kg co tydzień. Oczywiście 40 kg to jest mało, 2,5 kg w stosunku do 40 jest to dość spory procent, ale jak już mówiłem, jestem niemal przekonany, właściwie jestem przekonany po prostu, że to i tak będą na tyle małe ciężary, że sobie z tym każdy poradzi, zwłaszcza, że jest to mała objętość, 4 czwórki. Następna, incline dumbbell rows, oburącz. I tutaj, jako że sposób progresji, znaczy, że objętość wyjściowa, to co widzieliśmy wcześniej oraz sam cel ćwiczenia jest bardzo podobny do tego, co mieliśmy w Polyquin Pressie. Oczywiście, jeśli chodzi o te wiosła, to wcale nie mam na myśli, że celem ćwiczenia jest na przykład hipertrofia klatki piersiowej, chociaż to też się pośrednio może przełożyć, bo im silniejsze plecy, tym silniejsze wyciskanie. Ale bardziej mi chodzi po prostu o specyfikę tego ćwiczenia, dlatego tutaj spokojnie można sobie skopiować to, co robiliśmy tu. I lekko zmodyfikować o ilość powtórzeń. Tu damy 7. Tu damy 5. 7. I 5. Objętość jednak jest dużo mniejsza. Dlatego można zrobić to w jeszcze inny sposób. Pierwszy tydzień zwiększamy ilość serii. I tu będzie większy skok, więcej powtórzeń dodamy. Następny trening zwiększamy ilość powtórzeń w tych seriach. Następny. Dajemy 4 razy 6, ale już 35 kg. A tutaj 5 razy 8. kg. Więc specyfika jest podobna, ale no najpierw trzeba było zbudować tą objętość na przestrzeni 2 tygodni. Ja bym się od razu nie rzucał na 5x8, bo to jest jednak za duży przeskok, dlatego najpierw dorzuciłem tylko jedną serię, a potem dopiero zwiększyłem powtórzenia w danych seriach. Także tak by to wyglądało. Moim zdaniem całkiem sensownie. Teraz już nie będę rozpisywał wszystkich tutaj ćwiczeń, bo ten materiał już i tak to trwa prawie 40 minut. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Omówię po prostu. Front carry step up, pyk. Co mamy? Serię po 20 sekund, 20 kg, 90 sekund przerwy między seriami. Można wydłużać czas, zwiększać ciężar, bądź też zmniejszać, skracać przerwy. Tego ostatniego bym nie robił, ze względu na to, że to ćwiczenie ma nam też, no, ma być wykonane dokładnie, tak. Jeżeli będziemy za bardzo zasapani,
to wzrasta trudność techniczna wykonania tego ćwiczenia. Nam zależy na tym, żeby poprawnie to robić, żeby aktywować pośladek, żeby robić ten odruch pchania w ziemię. Co więc mogę zaproponować? Cyk. Tutaj dodajemy 5 sekund. Tutaj bierzemy sobie cięższy hantel. Ale będziemy robić z 20 sekundami. Czyli zmniejszamy długość trwania serii, a zwiększamy ciężar. Tutaj ciężar zostaje, ale znowu zwiększamy długość serii. I tutaj długość serii zostaje, ale możemy zwiększyć jeszcze ciężar. Tak, ewentualnie ewentualnie nie, no dobra. Wracamy znowu do 20 sekund. A ciężar wzrasta. Więc idąc dalej, jakbyśmy to ćwiczenie wykonywali w dalszych tygodniach, to by wyglądało tak, że robimy raz 20 sekund, raz 25, 20, 25, 20, 25, 20, 25, ale ciężar wzrasta co dwa tygodnie więcej, 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 więcej. Także na przemian zwiększamy sobie trudność serii długością, a w drugim tygodniu objętością. I wtedy nasz trening cały czas jest stosunkowo szybki, a przyrost ciężaru nie jest tak drastyczny. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego z tych ćwiczeń? Trap bar deadlift. To jest ćwiczenie, które nam sfajlowało, dlatego zostawię je sobie na następne odcinki. Ciągi rumuńskie. Coś ciekawego stąd. O, nasz ukochany bicepsik. I to jeszcze w tej ciężkiej wersji, kiedy leżymy sobie na ławce skośnej i głowa długa bicepsa jest bardzo mocno rozciągnięta. No to tak. Dokładanie z tygodnia na tydzień ciężaru tutaj będzie głupotą. Ale możemy sobie pożonglować objętością i ciężarem. Ale w tym wypadku to jest takie małe ćwiczonko, małe obciążenie, duża objętość, więc proponuję zrobić w ten sposób. Pyk, pyk. Dwa tygodnie zostaje ciężar, dokładamy tylko po... O, przepraszam, nie tu, tutaj. Po jednym powtórzeniu co tydzień. To i tak nam się przełoży, bo co tydzień robimy sobie odrobinkę więcej. Tutaj wracamy do 3x10. Ale bierzemy już 9 kg. I znowu 90 sekund. I tutaj w tygodniu 5 znowu będzie 3x11. I na tym to ćwiczenie kończymy. Dobra. Zobaczmy sobie. O, tu mamy Serrano Press i narciarz. Niektóre ćwiczenia można po prostu przeciągnąć na blok objętościowy. Tutaj było. Skończyliśmy na tym. Cyk. I cyk.
przypominając, zwiększaliśmy po prostu tutaj ilość powtórzeń i moim zdaniem w tym tygodniu można sobie zwiększyć jeszcze o jedno powtórzenie. Cyk. A tutaj wracamy do mniejszej objętości. Zrobił 3x8, tutaj 3x10, pyk. Ale już z grubszą gumą, czyli załóżmy zamiast takiej cieniutkiej żółtej, weźmiemy sobie już tą taką czerwoną gumę oporową. Kolejne tygodnie znowu będą okraszone radosnym dokładaniem powtórzeń. A dosyć podobnie jak w tym uginaniu ramion, które widzieliście wcześniej, tylko że tutaj objętość budujemy zdecydowanie dłużej. Tam były skoki co 2 tygodnie. Tutaj co kilka tygodni po prostu dokładamy powtórzenia, potem dopiero przechodzimy na cięższą gumę. I w ten oto sposób tą rozgrzewkę mamy rozpisaną. Jest to bardzo powolna progresja, ale jakaś tam występuje. Jestem przekonany, że każda z tych serii będzie stosunkowo lekka, ale wystarczająca, żeby przygotować sobie obręcz barkową. Czy mamy tutaj dalej? Nie, tutaj już są zupełnie inne ćwiczenia, które też będzie trzeba zdiagnozować, sprawdzić ile, co i jak. I zastosować ten plan testowy, który ostatnio Wam pokazywałem. Co mamy jeszcze ciekawego tutaj z ćwiczeń, które były wcześniej? Seated OHP można sobie przeciągnąć, tamtego już nie będę przepisywał. O, podciągania. Zrobimy sobie jeszcze podciągania. Gdzie tutaj jest pull-up? Dobra. Stanęło na tym, że jest bardzo, bardzo ciężko wykonać podciągnięcia w takim tempie, zaraz po siadach, przepraszam, zaraz po ciągach, które nam zmęczyły plecy. Także zmniejszyliśmy tempo i zrobiliśmy 6 jedynek. Tutaj mamy 6 powtórzeń. Chcę, żeby zrobił 8 powtórzeń. Można by zrobić 8 jedynek, ale to znowu wydłuży nam niepotrzebnie trening. Spróbujemy zrobić 4 dwójki. Ten zwis na drążku zostawiamy na razie. Chciałbym dołożyć kolejnych powtórzeń. Chociaż jedno. Zróbmy 3x3. Czyli tu mamy 9. Jakbym chciał 10, to bym musiał zrobić 2x5. Albo 5x2. Ewentualnie możemy sobie zrobić jeszcze inaczej. Czyli przykładowo. Tu już polecimy sobie drabinką. 1, 2, 3. Tu mamy 6 powtórzeń w takiej drabince. 2, 3. I mamy 11 powtórzeń. Pyk.
Znowu. Mamy 11 powtórzeń, chciałbym, żeby zrobić 12. To teraz spróbujmy sobie zrobić 4 razy 3. Mamy pull-upy dalej, tutaj. Mamy 12 powtórzeń. Przydałoby się więcej. Na przykład można zrobić 5 razy 3 albo 4 razy 4. Być może już teraz by się udało. 3 razy 5 na pewno nie. Czy 4 razy 4 by dał radę? Może być trudno. Więc znowu sobie polecimy drabinką. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ile mamy tutaj powtórzeń? Tu jest 6, 11, 15 powtórzeń. Czyli bardzo ładnie. Zrobiliśmy tylko jedną serię na 4. I tutaj moim zdaniem już 4 razy 4 pójdzie. Po czymś takim. Można sobie, załóżmy, jeden tydzień zregresować ogólnej objętości, ale trudność serii wzrośnie. Więc robimy na przykład 3 razy 5. Też tak można. Zrobiliśmy mniej powtórzeń, ale każda seria jest zdecydowanie cięższa. Następnie można sobie się pokusić o 4 razy 5, ale czy to się uda? No może być ciężko. Ale jak już sobie zrobimy drabinkę znowu, 2, 3, 4, 3, 4. Trzy, cztery, pięć. To jesteśmy w stanie nawalić tych powtórzeń znacznie więcej. Tak, takim sposobem. No, tyle tylko, że mamy tutaj aż 6 serii. Prawda? 6 jedynek, tutaj to samo. No tutaj było tylko 5. Ale między 1, 2 będą krótsze przerwy, 2, 3, 4, wiadomo. Mniejsza ilość powtórzeń wymaga mniejszej przerwy. Tutaj już w tych drabinkach trzeba to jakoś sensownie dobrać sobie samemu, ewentualnie uśrednić na 90 sekund co taką serię, nie? Tutaj znowu mamy podciąganie, ale ma być robione lekko, więc ma być po prostu wykonywane po to tylko, żeby porozciągać sobie grzbiet. Cofamy się zatem 2 tygodnie wstecz. Robimy 4 razy 4. Robimy 3 razy. No, tu już można zrobić 4 razy 5. Tutaj zostawimy sobie to 4 razy 5. A tutaj sobie zrobimy 3 razy 6. Ewentualnie w 4. tygodniu można sobie zrobić test AMRAP. Aczkolwiek, jak już mówiłem, to miało być lekkie podciąganie tylko po ciągach, żeby porozciągać. Z tym, że wiecie, no to jest ostatni tydzień, tak? To można sobie zaszaleć. Robimy sobie jakieś ciężkie ciągi i potem sobie robimy podciąganie. Chciałbym jeszcze pokazać Wam tylko jedną rzecz, jak się zmienia właśnie progresja na przestrzeni tych bloków w jednym z ćwiczeń globalnych. Weźmy sobie te siady, bo już mamy fajnie je rozpisane. I teraz tak, tutaj mamy 6 razy 6 na 107,5 kg, ale tutaj już będzie przysiad low bar, więc i to będzie tutaj już będzie robione z pasem, tutaj będzie robione bez pasa, ale generalnie to już jest trochę inny wzorzec, więc będzie trzeba zrobić mały test. Ewentualnie możemy to sobie oszacować. Jeżeli tutaj było zrobione 6 razy 6 na 107,5 kg,
Low bar będzie troszkę silniejszy w tym wypadku, no bo wiadomo, budowa temu sprzyja. Jeżeli mielibyśmy to oszacować już tak po prostu na gorąco, to robimy to ostrożnie, więc dokładamy mało ciężaru i też będziemy budować sobie stopniowo, przynajmniej przez 2 tygodnie będziemy stopniowo sobie budować naszą objętość. Tak. Możemy użyć sobie na przykład tabeli Prilepina, tak orientacyjnie. 6x6 to będzie poniżej, no to będzie jakieś poniżej 65% maksa, jeśli chodzi o tabelę Prilepina. Tutaj bym chciał, żeby to było początkowo 5x5. Nieco wzrośnie nam ciężar. Dajmy sobie 115 kg. A 117,5. Magiczna liczba. No, prawie na pewno to pójdzie, tak. Wiadomo, że na początek no, low bar będzie nowym wzorcem, więc nie będzie tak łatwo to ogarnąć, ale już mamy 25 repów zrobione. Następny tydzień zostawiamy sobie ciężar. Dokładamy serii. No, nadal ma być w miarę lekkie. Tutaj już damy 180. A, damy 200 sekund przerwy. Tutaj cyk. Nie. Damy 180 sekund przerwy. 180 sekund. Cyk. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj zwiększamy do 120 kg. Tutaj 2,5. Ok. Co ja zrobiłem? 122,5. Pięknie. Przez te parę tygodni robiąc taką dużą ilość powtórzeń, jest duże prawdopodobieństwo, że ten low bar już będzie wyglądał fajnie, będziemy się fajnie pewnie czuć. Więc tutaj schodzimy już z objętości, ale dowalimy ciężaru, zmniejszymy przerwy. Czyli zaczynamy od 5x5, damy sobie 130 kg, przerwy damy sobie 240 sekund, co daje 4 minuty przerwy. Następnie cztery razy cztery. Sto 40 kg przykładowo. No, można sobie dokładnie wyliczyć nawet w oparciu o tabelę Prilepina. Aczkolwiek no, w tym wypadku troszeczkę ostrożniej można zadziałać, no, bo wiadomo, zaczynaliśmy od bloku naprawczego, nie chcemy, żeby nam ktoś tutaj zrobił sobie krzywdę. A z racji tego, że to już jest tylko 4 razy 4, no to dajemy sobie 300 sekund odpoczynku. Tu już mamy 5 minut, nie? Myślę, że adekwatnie. I teraz albo sobie dokładamy objętości, albo zostajemy z objętością i dokładamy, załóżmy, ciężaru. Tutaj na przykład, jakbyśmy tak zrobili, to już można dorzucić sobie 5 kg. Z lowbarami się rozkręcamy, a 5 kg ze 140 to jest dość niewielki. Dość niewielki skok. A tutaj, załóżmy, możemy sobie spróbować 3x3. 155 kg.
Tak by to wyglądało, jeżeli będziemy kończyć na trójkach. A możemy po prostu sobie zrobić taki tapering. Tutaj 3 razy 3, 150 kg, 2 razy 2, 160 kg. Tylko z góry wam powiem, no ja to teraz sobie biorę z czapy, tak? Normalnie bym siadł z tabelkami i obliczył to w kalkulatorze, ale to na gorąco po prostu jako przykład wam podaję. Schodzimy z objętości, intensywność wzrasta większymi skokami, ponieważ mamy czym, tak? Jeżeli objętość by stała w miejscu, to te 5 razy 5 można sobie zrobić tu 132,5, tu 140, tu 142,5, nie? A potem załóżmy zrobić tapering. No ale to tak, mamy za sobą kilka tygodni szlifowania tego wzorca na takiej, no powiedzmy, że średniej objętości, ale mimo wszystko jest to dość spora objętość z racji ogromu ćwiczeń, jaki tutaj jeszcze jest w tym planie, prawda? Następnie mamy plan objętościowy, który zakłada właśnie robienie głównie tutaj ćwiczenia głównego, który będzie wykonywany na dużej ilości serii, żeby sobie utrwalić wszystko. Przy okazji zbudujemy sporo mięcha na nogach. No a tutaj już wypadałoby po prostu wejść w te zakresy siłowe, powoli schodzić z tego, z tej objętości, a tutaj już będziemy sobie robić deload i kolejny plan. Dobra, jeśli chodzi o rozgrzewkę, tutaj trzymamy wszystko lekko, tak? Jeśli chodzi o farmer walk, jednorącz, to już jest taki element GPP, tu już możemy trochę przycisnąć. Tutaj też już będzie po prostu robiony z większymi ciężarami. Tylko tak, jeśli chodzi o ten blok objętościowy, to tutaj po prostu tych serii będzie więcej. Dobra. No i tyle. Gadam już ponad godzinę. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Czekajcie na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie już o takim, no wiecie, o łataniu dziur, prawda, jak coś pójdzie nie tak, o interpretacji planów. Przede wszystkim będziemy gadać o tym, jak poradzić sobie z tym, kiedy coś nam nie idzie. Tutaj rozpisałem tak, jakby nam wszystko ładnie szło, tak żeby było spoko, tak żeby nie było żadnych problemów. W następnym odcinku wam rozpiszę znowu kilka ćwiczeń, ale pokażę przykłady, jakie mogą się wydarzyć, kiedy trafimy na ścianę albo zrobi się jakiś fail. I co wtedy zrobić. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. A i zajrzyjcie do opisu. Ja wam podrzucę ten arkusz z tym, co rozpisałem dzisiaj. A w kolejnym odcinku będzie znowu jeszcze bardziej ten arkusz rozpisany, a w ostatnim dostaniecie już kompletny plan wraz z paroma tipami, jak go monitorować. Także to wszystko na dzisiaj. Nara.